Lublin, 7 lutego 2017 roku. Górki czechowskie w zimowej szacie, jakich nie zna większość mieszkańców Lublina, Polski, czy też Unii Europejskiej, co nie przeszkadza, żeby były jedynym tego typu zwartym, niezabudowanym, czynnym ekologicznie i przyrodniczo obszarów. W opinii prezydenta Poznania jest to jedyny jeszcze taki obszar na terenie całej Unii Europejskiej. Jesteśmy dzisiaj tu dlatego, że od ponad 2 miesięcy oficjalny właściciel tych terenów, tego obszaru, prowadzi ankiety. Pytań w tych ankietach nie powstydziłby się Wielki Szu, czy też nawet Dawid Copperfield. Odpowiedzi z góry można przewidzieć, bo pytania zadawane są w imieniu byłego oficjalnego właściciela tych terenów, który aktualnie posiada 99,99% udziałów spółki TBV Investment, a tym właścicielem większościowym, pakietu większościowego udziałów, jest Echo Investment. To jest ta sama firma, która przez ponad 17 lat doprowadziła do znacznej zmiany tego obszaru, a w swoich planach ma jego niemal całkowite zabetonowanie. No, mam na myśli głównie obszar ściśle związany z korytarzami napowietrzającymi i przewietrzającymi Lublin. W innych miastach trwają wytężone prace nad przewietrzeniem i właściwym ich wentylowaniem. W Lublinie pora najwyższa na to, żeby przewietrzyć, wywietrzyć i wywentylować smoka, który smogiem chce pożreć wszystkie dzieci, te małe i te duże. 99,99% udziałów w spółce Echo Investment, która stanowi swojego rodzaju słup dla tych działań, jest były oficjalny właściciel, czyli Echo Investment. Wielki Szu mógłby się uczyć, jak wpływać na opinię ludzi, w stosunku do których już dokonują rzeczy wręcz niewybaczalnych. Andrzej Filipowicz, członek Rady Dzielnicy Czechów Południowych.